Tak, rzeczywiście gimnastyka w Polsce nie jest aż tak popularna. Co innego w innych krajach, jak w Niemczech, Francji czy Stanach Zjednoczonych, gdzie jest szalenie popularna. Natomiast my w tej chwili w Polsce od kilku lat zauważamy bardzo duży wzrost świadomości rodzica. Chodzi mi tutaj głównie o gimnastykę na poziomie sportu powszechnego, takiego rekreacyjnego, ale bardziej powszechnego, gdzie rodzice wiedzą o tym, że gimnastyka na tle innych dyscyplin sportowych jest naprawdę świetnie przygotowująca nasze pociechy, nasze dzieci, naszą młodzież do tego, żeby uprawiać również inne dyscypliny sportu, ale żeby się w ogóle usprawniać. Gimnastyka, pływanie, lekka atletyka czy judo to są te podstawowe dyscypliny sportu, które najwszechstronniej przygotowują młodego człowieka do tego, jaki powinien być sprawny, czy ewentualnie, tak jak powiedziałem, wspomniałem już przed momentem, żeby brać udział również i być świetnie rokującym sportowcem w innych dyscyplinach, czy też przygotowująca do dyscyplin takimi, jakimi są gry zespołowe. Wielokrotnie gimnastyka była pokazywana w różnego rodzaju dokumentach jako coś niebezpiecznego, trudnego. Teraz odchodzi się właśnie poprzez ten sport powszechny, gimnastyczny, bardziej w sposób zabawowy. I ta gimnastyka absolutnie na poziomie takim powszechnym, rekreacyjnym jest bardzo bezpiecznym sportem. Oczywiście zawsze może coś się przydarzyć, tak jak w wielu innych dyscyplinach. Natomiast rzeczywiście na poziomie tym kwalifikowanym sportu zawodowego może być niebezpieczna, ale na pewno należy do dyscyplin takich ekstremalnych, ale jeżeli rozmawiamy tutaj na poziomie tego usprawniania dzieci czy młodzieży, to ona jest absolutnie dyscypliną bezpieczną, szczególnie w takich warunkach, w takim obiekcie, jakim jesteśmy obecnie, no to jest to najbezpieczniejszy obiekt w Polsce i zresztą najlepszy. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia tutaj do nas na obiekt, bo to jest to obiekt uczelniany Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. I mogę powiedzieć tylko tyle, że tego typu przedsięwzięcia są bardzo, bardzo istotne dla nas, ludzi sportu, którzy w sporcie są, byli i w sporcie będą. Dlatego serdecznie dziękujemy i gratulujemy takich pomysłów i oby takich pomysłów było więcej i my jako ludzie sportu będziemy zawsze takie inicjatywy wspierać. Dlatego naprawdę mam nadzieję, że będziemy mogli w jakiś sposób przyczynić się do tego, żeby wesprzeć Państwa w tych programach, które rozpoczęliście i będziecie prowadzić. Najważniejszą rzeczą jest, aby jakby dzieci jednak szły za przykładem rodzica. Jeżeli rodzic pokazuje swojemu dziecku, że on też ćwiczy, się usprawnia, to też łatwiej będzie zaktywizować nasze dzieci. Więc zachęcamy do tego, żeby nie marnować czasu gdzieś tam na korytarzu, patrząc na swoje dzieci, robiąc tylko zdjęcia i fotki, co jest też istotne, ale jednak, żeby to robić tutaj od środka, od hali i w związku z tym jakby promujemy te takie rodziny, często zajmują się to całe rodziny, że mama, tata z dwójką, trójką dzieci uczęszczają na te zajęcia i oni po prostu się w tym samym momencie usprawniają, co dla nas ma bardzo dużą wartość, bo tworzy pewnego rodzaju taką też rodzinną atmosferę wokół tej dyscypliny i wokół tych zajęć. Pierwsze igrzyska, które miałem przyjemność, to były Igrzyska Olimpijskie w Sydney. To było takie oczekiwanie i spełnienie tych marzeń z dzieciństwa, właśnie, o których wspomniałem przed momentem. Natomiast Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 roku to już takie było. Jechałem jako faworyt, więc było troszeczkę inne podejście. Natomiast sama otoczka, samo bycie w wiosce olimpijskiej jest niezwykle dużym wydarzeniem, nawet dla doświadczonych sportowców. Przede wszystkim w Akademii zwracamy uwagę na to, i to nas odróżnia od innych, że mamy świetną bazę, jeżeli chodzi o obiekt, mamy bardzo dobrych trenerów, ale przede wszystkim uczymy dzieci tego, co jest najważniejsze, czyli podstawowej rozgrzewki, która jest niezmiernie istotna, która jest często pomijana w cyklu szkoleniowym czy w jakichkolwiek innych zajęciach. Także ta rozgrzewka przygotowujemy, mamy duży zasób ćwiczeń kształtujących, przygotowujących do późniejszych, ewentualnych, trudniejszych elementów. I dopiero po takiej rozgrzewce dzieci zaczynają uczęszczać na ewentualne trudniejsze elementy bądź też przyrządy. Tak? Natomiast dla tych maluszków mamy na przykład mini przyrządy, na których się usprawniamy.
zwalniają, czyli nie wchodzą od razu na te duże wysokości, czyli stopniujemy jakby ich rozwój fizyczny i oczywiście nie rzucamy ich od razu na trudne elementy, ale przede wszystkim pilnujemy tego, żeby wiedziały, jak mają upadać, wiedziały o tym, że trzeba przygotować rozgrzewkę, wiedziały o tym, że po zajęciach trzeba zrobić ćwiczenia, które rozluźniają ich organizm, jakby wyprowadzają z tego treningu. No i część ta główna, która jest oczywiście najważniejsza, czyli postęp w pewnych elementach gimnastycznych, ale przede wszystkim, które ich usprawniają i ewentualnie przygotowują w przyszłości, jeżeli dziecko ma ochotę do tych takich elementów już bardziej zaawansowanych. Ja bym jakby nie ograniczał się do kwestii związanej tylko z gimnastyką, tylko w ogóle ze sportem. Ja myślę, że sport uczy przede wszystkim samodyscypliny i to jest największa, jedna z największych wartości, którą sport niesie, ale też koncentrowanie się wokół jakiejś idei. Jakby tworzymy poprzez sport też nowych fanów i idoli, którzy są bardzo istotni dla młodego pokolenia. Ja myślę, że w obecnych czasach sport, również gimnastyka jest istotna z tego punktu widzenia, żeby młodzież wyrywać sprzed tego komputera i żeby ci młodzi nie mieli koniecznie tylko i wyłącznie swoich idoli, którzy gdzieś tam występują na stronach internetowych, ale żeby się usprawniała i miała tych idoli poprzez sport. I to myślę jest taki problem czasu, że musimy walczyć o to, żeby ci młodzi nadal interesowali się sportem i mieli tych swoich idoli, a idole są ważne, bohaterowie sportu są ważni po to, żeby dane dyscypliny się rozwijały i żeby nasze dzieci też uczyły się tego, że czasami trzeba kilka lat, dłuższy okres poświęcić na pracę, żeby do czegoś dojść, że nie jest tylko to wszystko łatwo, krótko, szybko i przyjemnie i że systematyczna praca wieloletnia jest jakby budująca i umysł, i charakter młodego człowieka. No, Igrzyska Olimpijskie pozostają dla wielu sportowców, dla wielu osób takim marzeniem. Marzeniem w szczególności z dzieciństwa, które chce się zrealizować, ale Igrzyska Olimpijskie to jest nadal największa impreza sportowa na świecie. Największe święto. Oczywiście mamy niektóre dyscypliny sportu, jak piłka nożna, które mają swoje euro czy mistrzostwa świata, ale jednak Igrzyska Olimpijskie są największą imprezą zrzeszającą tych ludzi, która jednak kręci się wokół pewnych idei olimpijskich, pewnego ducha olimpijskiego. Jest naprawdę dużym świętem również dla sportowców, ale myślę, że też dla tych kibiców, którzy zasiadają w setkach milionów osób jako kibice, oglądając zmagania olimpijczyków. Jestem bardzo dumny z tego, co tutaj się dzieje zarówno w Akademii, jak i tutaj na samej hali. I rzeczywiście było przed wybudowaniem tego obiektu wiele osób, które powątpiewały w to, że rzeczywiście tutaj mogą się dziać takie rzeczy i może hala by mieć takie zapełnienie. Jesteśmy dumni z tego, że rzeczywiście ten obiekt żyje, że jest wykorzystywany, że tutaj nie tylko dzieci, ale i dorośli uprawiają sport, że jesteśmy otwarci na to, żeby robić zajęcia też dla różnego rodzaju grup zorganizowanych, dla gier zespołowych. Więc cieszymy się z tego, że ludzie rzeczywiście polecają nas jeden drugiemu i to jest chyba najlepsza dla nas reklama. No ale to też jest dla nas zobowiązanie, żeby ten poziom utrzymać i to jest też bardzo istotne. Od zawsze na pewno wszystkie ćwiczenia związane z akrobatyką, czyli wykonywaniem salt, flik-flaków, stań na rękach, czyli ścieżki akrobatyczne, które tutaj mamy w dużej ilości, bo mamy też długą ścieżkę kilkunastometrową batutową, na której trampolinową, na której można wykonywać elementy wzdłuż sali, czy trampolina bezpieczna wbudowana w podłoże, czyli ta trampolina jest zrównana z podłogą, gdzie mogą wykonywać dzieci elementy do dołu z gąbkami. Mamy blisko 50 metrów łącznej długości w ogóle samych dołów z gąbkami, więc jakby ta akrobatyka jest tą takim motywem przewodnim, jeżeli chodzi o młodzież. Zauważamy też, że więcej mamy tutaj jakby dziewczynek, troszeczkę mniej chłopaków, ale to się zmienia w zależności od sezonów, od lat, także różne są tendencje. Natomiast rzeczywiście to wykonanie skoków akrobatycznych jest tutaj najbardziej popularne.
Ja myślę, że najlepiej zacząć od tego, żeby udać się właśnie na takie zajęcia gimnastyczne. Najlepiej właśnie w takim obiekcie pod dobrą opieką trenerską ludzi, którzy są po doświadczeniu gimnastycznym, byli zawodnikami, a teraz są trenerami i już mają doświadczenie. I tacy trenerzy, oni są w stanie po jednych zajęciach stwierdzić, czy dziecko się nadaje, czy ewentualnie dziecku coś brakuje i wtedy po prostu takie dziecko jest przydzielane do odpowiedniej grupy, gdzie się usprawnia i gdzie robi ewentualnie dany postęp w dalszym rozwoju. No to można powiedzieć, że wypłynąłem z rodziny sportowej, która zawsze interesowała się sportem, różnymi dyscyplinami sportu. Pewnego dnia po prostu w 1986 roku skoczyłem salto w przód, pokazałem ojcu i zostałem zaprowadzony na trening w klubie gimnastycznym Radlin. To jest mała mieścina z dużymi tradycjami gimnastycznymi. No i od tamtego czasu zaczęła się moja, może nie przygoda, bo nigdy nie traktowałem sportu jako przygody, ale kariera sportowa, która zakończyła się tak, a nie inaczej. Oczywiście mówiliśmy o tym, że gimnastyka już na tym wyższym poziomie jest troszeczkę trudna i troszeczkę może być niebezpieczna, więc to jest też zarazem i problem, ale i wartość, ponieważ takie dziecko przełamuje w sobie własne takie lęki, walczy sam z sobą, z własnymi lękami, z własnymi problemami i musi sobie z tym poradzić właśnie tutaj na sali gimnastycznej. Tak, jest to dyscyplina, w której nie ma rywala, z którym się nie walczy, nie rywalizuje z kimś innym, tylko walczy się z samym sobą. To jest jakby z jednej strony problem, ale z drugiej strony wartość dodana.